Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drozdy52 i moi drodzy, witam was w 13 odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, dzisiaj wracamy do wątku fabularnego, który aktualnie mamy na 92 poziom. Nasz poziom postaci to jest 98. Zrobiliśmy praktycznie wszystkie zadania, które są na niższy poziom niż to główne zadanie. Został nam tak naprawdę turniej Gwinta i awantury o wino. Ale tutaj zostawimy to na razie, bo nie czuję się na siłach. Tak naprawdę to mogą być te zadania, z których nie otrzymamy punktów doświadczenia, bo i tak setny poziom to jest maksymalny. A jak pociągniemy fabułę, to będziemy szybko wbijali to, co trzeba. Słyszę jakieś dziwne dźwięki? Tak ma być? Nie wiem. Wejście. Ale też Regis nie mógł wybrać innego miejsca na spotkanie. O, te paskudy właśnie są tragiczne. Archespory, no właśnie. Powieszę sobie twój łeb, siodło. Wow. To jest ten moment, w którym wpadłam jednak w fabułkę. O kurde, tutaj są te kikimory chyba. Kikimory. Pod cmentarzem miały coś lepiej. Tragedia, powiem wam. Dobra, może Ardem. Okej. Musimy miecz sobie naprawić. A, jeszcze jedna, dobra. Dobra, chociaż najlepiej zrobić cios i odskoczyć na bok. Mogę już? Te jaja bym chciała spalić. Super. O nie, Jusiu. Co jest? Widzieliście, jak ona mnie zagryzła? Chryste. Ja nie wiem, dlaczego Regis musiał wybrać akurat to miejsce. Ja się, wiecie, spodziewałam jakiegoś fajnego tutaj czegokolwiek. Widzę, że ta kikimora to przyszła, bo ja to jaja zniszczyłam. Dobra, to zanim cokolwiek zrobię w ogóle, to zrobimy sobie ekwipunek i naprawimy sobie miecz srebrny, bo jest jakaś tragedia, nie? Dobra, może od razu pójdziemy w 90% uszkodzeń. Chyba będzie dobrze. Dobra, wiecie co? Na razie te jaskinie zostawimy. A, to nie jest takie proste, muszę teraz przejść przez tę jaskinię. Ja jaki kimor. Powinienem to spalić w diabły. No ja wiem, Geralt. Tylko zaraz ta mamunia przyjdzie i mi spuści w pierdy. No jesteś już. Ała, no, widzicie co ona mi robi? Nie ma opcji. Najlepiej ją zajarać z tego, co widzę. Nie skakała? Nie wiem, co ona robi. Wow. Jaskółeczka, jaskółeczka, proszę, 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 nie. Ach, Geralt, Chryste, panie. Tragedia. Wytłumaczy mi ktoś, dlaczego to wszystko mnie tak bije? Ja wam tylko przypomnę, że my gramy na normalnym poziomie trudności. No ja już teraz stąd nie wyjdę, jak już tutaj wpadłam. Jedyne, co możemy zrobić, to ominąć tutaj te kikimorę. Próbować stąd wyjść.
Och. A to co? Umówiłem się z wampirem na cmentarzu. Może być większy banał? Nawet jeśli jest, to rzeczywiście żaden nie przychodzi mi do głowy. Ale nie jesteśmy tu po to, żebym ci udowadniał, jaki jestem oryginalny. Fakt. Muszę znaleźć twojego przyjaciela i liczę, że mi pomożesz. Zrobię, co w mojej mocy. Jednak nie chodzi o to, co ty musisz, tylko czy Detlaf chce. Jeżeli nie chce, nigdy go nie odnajdziesz i to właściwie zamyka dyskusję. Musi być jakiś sposób. Nie wykryjesz wampira swoimi zmysłami, nie działa na nas magia dywinacyjna, nic nie da użycie nawet najbardziej dokładnego megaskopu. A to może pomóc? Skąd to masz? Jedną z ofiar bestii znaleziono w zakolu rzeki. Przy pociętym trupie znalazłem 3 dłonie. Ta z pierścieniem na palcu wydała mi się nie pasować do reszty. Poza tym interesowała się nią Bruxa. To ręka Detlafa. Nie ma wątpliwości. Nada się. Intryguje mnie ten pierścień. Nie jest wykonany z żadnego znanego mi metalu. No i te zdobienia. Pochodzi z domu, tego, w którym żyliśmy przed koniunkcją sfer. Swego czasu podarował mi go mój stary przyjaciel. Można powiedzieć, że był humanistą. Uważał, że my, wampiry, jesteśmy tu gośćmi. A jako goście powinniśmy szanować gospodarzy, czyli was, ludzi. Czyli nie zjadać nas, nie traktować jak bydło. Właśnie. Dlatego któregoś dnia podarowałem go z kolei Detlafowi, żeby pamiętał o idei, którą przekazał mi mój stary druh. Co chcesz zrobić z tą ręką? Słyszałeś o teorii Covinariusa, o zachowaniu pamięci w tkankach? Czekaj, coś mi świta. Czytałem o tym w Alchemia Oblitera. Kermoren mieliśmy jeden egzemplarz, strasznie zniszczony. Ale o ile pamiętam, Covinarius nigdy tego nie udowodnił. Udowodnił. Tyle, że nie zdążył opublikować. Ale pisywał do mnie, byliśmy przyjaciółmi. Stąd wiem, że ukończył badania i przeprowadził pierwsze testy. Nie wgłębiając się w skomplikowane szczegóły, to możliwe. Dzięki dowolnemu fragmentowi tkanki da się odtworzyć to, czego doświadczyło całe ciało. Jak to działa? Potrzeba jakiejś specjalnej aparatury? Trzeba sporządzić specjalną miksturę. Covinarius nadał jej malowniczą nazwę Pogłos. Po spożyciu wpada się w trans, zbliżony do narkotycznego. Przywołuje on wydarzenia związane z silnymi emocjami, w których uczestniczyła dana osoba. Obrazowo rzecz ujmując, to tak, jakby ci się przyśniły fragmenty czyjegoś życia. Czyli jest szansa, że zobaczymy, co robił Detlaf, zanim stracił rękę. Owszem, liczę też na to, że dzięki pogłosowi dowiemy się, gdzie Detlaf ma kryjówkę. Nie mógłbyś po prostu przywołać Detlafa? Jesteście wampirami wyższymi. Na pewno macie swoje sposoby. Jeśli mam być z tobą zupełnie szczery, to rzeczywiście jest jedna metoda, ale uwierz mi, że nie chcemy jej stosować. To ostateczność. Ostateczność? Czemu? Jest istota, która ma moc potrzebną, aby przywołać Detlafa, niejako zmusić go, by stawił się w danym miejscu. Ale samo dostanie się do niej, nawiązanie kontaktu, to jak balansowanie na cienkiej linie nad przepaścią, w której płynie lawa. To zagrażałoby nie tylko mnie, ale też tobie. A takiego ryzyka nie chcę podejmować. Proszę, zróbmy po mojemu. Będzie szybciej i łatwiej.
Kowinarius poświęcił pół życia na udowadnianie swojej teorii. Domyślam się, że przygotowanie pogłosu nie będzie proste. Dobrze się domyślasz. Oprócz tkanki Detlafa potrzebujemy silnego stymulantu ośrodka wzroku. Trucizny, która uwrażliwia na wizję. No to mamy do wyboru kilka składników. Niestety wszystkie są dość rzadkie. Mógłby to być gruczoł mamuna, ale te najbliżej widziałem w zimie. Nadałaby się też ślina wichta plamistego, ale one wyginęły ponad 100 lat temu. Albo oczy kobolda, ale koboldy są rozumne. Nie chciałbym żadnemu wyłupiać oczu. Nie mamy zbyt dużo czasu na dywagacje. Pozwolę sobie skorzystać z pomocy. Co to było? Kruk. Dosyć pospolicie występują na tej szerokości geograficznej. Bardzo inteligentne ptaki. Poprosiłem go, żeby poszukał stworzeń, które wymieniłeś. Może któreś akurat żyje w okolicy. Stado kruków dowie się o tym szybciej niż jeden wiedźmin. Oczywiście z całym szacunkiem dla twoich możliwości, przyjacielu. Chwilę im to zajmie, więc może skusisz się na szklaneczkę mandragory? Nigdy nie odmawiam. Niestety to tylko napar, a nie bimber. To nawet lepiej. Pamiętam, że po twoim bimbrze z mandragory ludzie mówili rzeczy, których nie chcieli nikomu opowiadać. W takim razie czego Geralt z Rivii nie chciałby mi powiedzieć? Każdy ma jakąś tajemnicę. Oj, zgadzam się z tobą w całej rozciągłości. Uważam również, że od czasu do czasu dobrze jest podzielić się swoimi sekretami z kimś, do kogo ma się zaufanie. Rozumiem, że w ten wyrafinowany sposób pytasz mnie, czy ci ufam. Lubię zadawać pytania nie wprost. To jest taki test na inteligencję. Test, który właśnie zdałeś. A może najpierw ty zdradzisz mi jakąś swoją tajemnicę? Wampiry to bardzo intrygujące stworzenia. Ale czy interesuje cię coś konkretnego? Okej, widzę, że możemy z nim pogadać. To bardzo dobrze, bo fajnie by się było dowiedzieć czegoś. Ciekawy jestem, co się z tobą działo po tym, jak ożyłeś. Cóż, jak zapewne się domyślasz, długo dochodziłem do siebie. Zresztą wciąż nie odzyskałem pełni sił. Ale wtedy byłem tak słaby, że przez pierwszy rok nie mogłem poruszać się w własnych siłach. Detlaf cierpliwie znosił moją słabość. Gdyby nie on, nie byłoby mnie tu, a regeneracja postępowałaby znacznie wolniej. A kiedy już stanąłem na własnych nogach, wyruszyłem do Brugge, do mojego rodzinnego Dillingen, gdzie wiodłem spokojne życie Cyrulika, ciesząc się poważaniem u ludzi. Jestem zaprzeczeniem obiegowych wyobrażeń na temat potworności wampirów. Do Brugge? Widzę, że po odzyskaniu życia stałeś się sentymentalny. Może odrobinę. A ty? Co działo się z tobą? Odnalazłeś Ciri? I to dwa razy. Chryste. Wtedy tak. Ale wkrótce potem odeszła. A potem wróciła. I razem pokonaliśmy dziki gon. O, widzę, że naprawdę sporo się działo podczas mojej nieobecności. To prawda, ale to temat na inną okazję. Teraz chciałbym zapytać o coś ciebie. Zadam ci pytanie, na które wszyscy chcieliby znać odpowiedź. Co się dzieje po śmierci? Rozumiem, że chcesz, żebym ci powiedział, czy ludzka wiara w bogów ma sens. Ale nie wiem tego. Jesteśmy kompletnie inni od ludzi.
Nasza materia może istnieć bezpostaciowo. Nie potrzebujemy do tego ani serca, ani mózgu, ani powietrza. Ale byłeś martwy. W ludzkim postrzeganiu śmierci tak. Czułeś coś? Rozumowałeś? Trudno to wyjaśnić. Odczuwałem coś bardzo niepokojącego, coś, czego nie mogłem nazwać, bo nie rozumowałem. Dopiero po regeneracji pojąłem, że to, co czułem, to było zimno i niewyobrażalny strach. Gdyby nie Detlaf, byłbym zatopiony w wieczności lodowatego lęku. Czyli jednak nie żyłeś. To musi być przejmujące przejść coś takiego. Faktycznie nie potrafię tego z niczym porównać. Ale wiesz przecież, że my nie pojmujemy śmierci tak jak wy. Obce jest nam także wasze przywiązanie do życia. Jesteście śmiertelni. Ergo z góry wiadomo, że umrzecie. To tylko kwestia czasu. Często się zastanawiam, po co tak się staracie? No jaka jest różnica w śmierci w wieku 20, 40 albo 100 lat? Przecież to mgnienie oka. To kwestia perspektywy. Ktoś, kto ma do wydania miliard koron, nie zrozumie kogoś, kto ma ich 20. Masz rację. Punkt widzenia wiele zmienia. Zawsze mnie ciekawiło, jak to jest z waszą regeneracją. Rozumiem, że komuś może odrosnąć ręka, ale że Detlaf odtworzył cię z mokrej plamy? To już poważniejsza sprawa. To strasznie trudny, żmudny proces, ale jak widzisz, okazało się, że możliwy. Dobra, dosyć o mnie. Doszły mnie słuchy, że ty też masz za sobą niezgorsze przejścia. Ponoć straciłeś pamięć. Na jakiś czas, ale dzięki Triss ją odzyskałem. Miałem zresztą kupę szczęścia, że skończyło się tylko na amnezji. Widzisz, wy ludzie macie pod tym względem dużo gorzej, bo znacznie łatwiej pozbawić was życia. Zawsze współczułem wam z tego powodu. Zabić wampira jest o wiele trudniej. Jeśli bowiem zgładzi nas przedstawiciel innej rasy, to z pomocą innego wampira wyższego jesteśmy w stanie się odrodzić. Ale gdyby śmierć zadał nam ktoś z naszego gatunku, wtedy jest ona permanentna, nie da się jej odwrócić. Dlatego dawno temu powzięliśmy postanowienie. Nie walczymy ze sobą. Skoro dostałeś nowe życie, to może mogłeś zacząć wszystko od nowa. Zacząć wszystko od nowa to bardzo szerokie pojęcie. Masz coś konkretnego na myśli? Chociażby twoje uzależnienie od krwi. Może po regeneracji twój organizm już o tym nie pamięta. Może gdybyś się napił, nie wpadłbyś w ciąg. Każde uzależnienie jest ubezwłasnowolnieniem. Dlatego nie zamierzam ryzykować tylko po to, żeby się przekonać, czy nadal mam problem z piciem. Racja. Wybacz. To było wścibskie. Daj spokój, Geralt. Ciekawość jest w tym przypadku naturalna. Zresztą to cecha, którą zawsze bardzo u ciebie ceniłem. No dobra, możesz mi zadać jedno pytanie. Co chcesz wiedzieć? Jedno pytanie w przypadku tak intrygującego człowieka jak ty, Geralt. Zresztą niegodziwe, ale spróbuję. Czy gdybyś umarł i się zregenerował tak jak ja, w tym twoim nowym życiu, też chciałbyś być wiedźminem? Widzisz, Regis. Ja chyba nie umiałbym być kimś innym. A próbowałeś? Widzę, że tak łatwo cię nie spławię. Ty chcesz wiedzieć, czy lubię być wiedźminem, tylko jak zwykle nie pytasz wprost. Lubię być na szlaku. Lubię łapać pierwszy trop. Lubię napięcie przed walką. Nic nie daje takiej adrenaliny jak walka z potworami. Przyzwyczaiłem się już nawet do tego, że ludzie traktują mnie jak wyrzutkę. Tak. Rzadko sobie to uświadamiam, ale lubię bycie wiedźminem. Dziękuję, że byłeś ze mną szczery. Szczerość jest cechą odważnych. Przywilejem nielicznych.
Coś nie wraca, ten twój skrzydlaty przyjaciel. Jesteś pewien, że zrozumiał, o co ci chodzi? Jestem pewien. Poczekajmy jeszcze chwilę. Na pewno niebawem będzie z powrotem. Czujny jak zawsze, nie ma jak wampir. Jesteś pewien, że podczas próby traf nie dodają wam kilku naszych genów? Doceniam komplement. Masz coś dla mnie? Miałeś rację. W okolicy nie ma żadnych koboldów ani mamonów. Mówiłem. Pozwól mi skończyć. Okazuje się, że jest jeden wilk plamisty. Żyje w opuszczonej posiadłości w lasach Karoberty. Niemożliwe. Wiedźmini wybili je wszystkie co do jednego, zanim się urodziłem. W takim razie będziesz musiał zweryfikować swoją wiedzę na temat wilków plamistych, bo temu jakoś udało się przeżyć. Pamiętam, że z domem, w którym się zaszył, była związana jakaś opowieść. Miejscowi uważają to miejsce za przeklęte. Może dlatego wicht tam przetrwał, nie niepokojony przez nikogo. Wiesz coś więcej o tej klątwie? Nie pamiętam. Nie przykładam wagi do takich rzeczy. Ktoś opowiadał mi to jako anegdotę. Zastanów się. Może pamiętasz coś jeszcze? To może okazać się ważne. Wiem, że chodziło o głód. Chociaż nie, może o pazerność. W każdym razie wygląda na to, że ktoś został za coś ukarany. Jak to w klątwach zwykle bywa. Pamiętam tylko istotne rzeczy. To, co może mi się przydać. Reszta to zaśmiecanie umysłu. Nad czym się zastanawiasz? Czy przedstawiciel gatunku, który dawno wyginął, i klątwa, to przypadek, czy te dwie rzeczy mają jakiś związek? A, więc zawodowa ciekawość. Osobiście nie mam nic przeciwko temu, byś zgłębił tę zagadkę. Ale pamiętaj, proszę, że to, czego potrzebujemy, to ślina wichta. Nic poza tym. Wichty rzadko żyją w lasach i opuszczonych ludzkich siedzibach. Raczej na pustyniach czy starych cmentarzyskach. Do czego zmierzasz? Może jednak to wcale nie wicht plamisty. Może twój pomocnik się pomylił? Nie sądzę. Kruki to wyjątkowo mądre stworzenia i mają dobrze rozwinięty zmysł obserwacji. I cóż takiego zaobserwował? Wyobraź sobie, że wokół posiadłości pełno jest łyżek. Łyżek? Daruj sobie to spojrzenie. To nie ja tam byłem. Może wichty plamiste są zbieraczami? A może jest to związane z klątwą? Proponuję, żebyś zaczął przygotowywać miksturę, a ja zdobędę ślinę wichta. Używaj jej do swoich wywarów. Myślisz, że sprzeda ci trochę śliny? W ostateczności przyniosę ci jego ślinianki. Powinny wystarczyć. Przez chwilę wyobraziłem sobie, jak przekonujesz wichta, żeby napluł ci do kubka. To była bardzo frywolna wizja, ale ślinianki wystarczą. W takim razie do zobaczenia. Do zobaczenia. No, to ja biorę się za wertowanie ksiąg. Ksiąg? Myślałem, że będziesz ważył miksturę. Potrzebujemy jeszcze jednego składnika, którego zdobycie może okazać się dość karkołomne. Dlatego mam nadzieję znaleźć zamiennik. Rozumiem. Powodzenia. Tobie też, przyjacielu. No dobra, odczytaj w bestiariuszu informacje na temat wichta. Musimy ten miecz naprawić jeszcze raz, bo nie naprawiłam go ostatecznie. I co? I myślę, że udamy się do tego wichta jeszcze dzisiaj. Tylko tak, najpierw to naprawimy i zajrzymy do bestiariusza. Bestiariusz. Będzie jako bestie? Nie, to jest pantera jako bestie.
Istoty magiczne może? Bardziej przeklęte to będzie chyba wicht. Albo trupojad. O, trupojad. Wicht i wicht plamisty. Olej przeciwko trupojadom i gni Irden. Tutaj jest to samo? Tu jest Axie w przypadku zwykłego wichta. Dobra, no, nie wiedziałam, że to jest trupojad. Ale ogarniemy sprawę. Mamy zaktualizowany wpis o postaci. Odszukaj siedzibę wichta. No dobra. No to sprawdźmy to. Myślę, że z samym wichtem nie zmierzymy się jeszcze dziś, bo raczej trochę to potrwa, zanim się do niego w ogóle przebijemy. Tempo, tempo. Ale ogólnie ja wam powiem, że nie będziemy zabijać tego wichta, także to nie jest typowe zlecenie. Wiadomo, skoro jest mowa o klątwie, to jako Geralt dobrze wiemy, że on zawsze stara się takie rzeczy odczyniać. Także ja nie potrzebuję tego wichta wcale zabijać, tylko możemy go właśnie odczarować. Także to zrobimy. I ten wicht odczarowany będzie zaskakującą osobą w jednym miejscu. Na razie nie chcę wam zdradzać, bo to, że ja to wiem, to nie znaczy, że wszyscy to wiedzą. Co tam się dzieje? Dobra, jakieś zadanko minęłam, ale nie potrzebujemy tego na razie. Widać, że tutaj atmosfera jest naprawdę taka sobie. Mglaki. Niedobrze. Dużo mglaków. O kurczę. Bargesty? Ej, no tego się nie spodziewałam. Bargesty. Nigdy nic dobrego nie było. Oczywiście, że nie. Mieliśmy bargesty w Wiedźminie 1. To są przeklęte psy ogólnie. Dobra, może nie przeklęte, ale nie zwiastują nic dobrego. To będzie jako upiór chyba. Fajnie wyglądają, trzeba przyznać. Naprawdę. Co z nich dropi? Esencja Bargesta. Sprawdźmy bestiariuszu od razu. Ale to są na bank upiory. Przeklęte, nie. Magiczne, przeklęte, tu pojady, upiory, Bargest. Super. Prostaczkowie powiadają, że gdy ludzie dopuszczają się szczególnie niegodziwych występków, bogowie zsyłają na nich karę w postaci bargestów, upiornych psów, które prześladują okolice. No faktycznie, łyżki. Bardzo dużo łyżek. Dziwne. Mam wrażenie, że łyżki wystukują jakąś wiadomość. Jakby chciały mi coś powiedzieć. Ciekawe. A może z wichtem się spotkamy jeszcze dzisiaj? Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu. Nie ma łyżki, która cię nakarmi. Już nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze. To brzmi jak klątwa. No stąd te łyżki chyba. Ktoś chyba ma obsesję na tym punkcie. Regis wspomniał coś o klątwie ciążącej na tym miejscu. To nie może być przypadek. Warto się tu rozejrzeć. Dobra, musimy odszukać siedzibę wichta, ale jestem ciekawa, czy coś znajdziemy dookoła na przykład, oprócz tych całych łyżek. Tu coś jest. Zapaskudzony list. Marleno, córko moja najukochańsza.
Nie masz pojęcia, jaki ból przeżywa ojciec piszący takie słowa. Ojciec, który musi opuścić własne dziecko, przestaje być ojcem, a jego serce nigdy nie zazna ukojenia. Niestety na skutek tego, co się dzieje, nie mam wyjścia. Podobnie jak inni domownicy, musimy opuścić naszą posiadłość. Od czasu, kiedy klątwa zabrała nam ciebie, dając w zamiar stworzenie bezrozumne i krwiożercze. Udajemy się na północ, do Kowiru. Jeżeli kiedyś przeczytasz ten list, a będzie to świadectwo, że wróciłaś do ludzkiej postaci, to tam nas szukaj. Ja ze swojej strony mogę ci jedynie obiecać, że każdego roku będę przysyłał umyślanego, który będzie miał za zadanie sprawdzić, co z tobą, czy żyjesz i w jakiej jesteś formie. Wiara w to, że kiedyś będziesz znowu moją kochaną Marleną, daje mi siły, żeby dalej żyć. Może klątwy nie trwają wiecznie. Może znajdzie się ktoś, kto zdejmie z ciebie to brzemię. Bądź zdrowa, twój kochający ojciec. Czyli wiemy, że osoba, na którą jest rzucona klątwa, ma na imię Marlena. I wiemy, że ją zostawili tutaj. No dobra. Czyli warto się tutaj rozglądać i poszukać jakichś rzeczy. Bardzo dużo łyżek znowu znalazłam. Tu nie wejdę, nie wejdę. Czyli klątwa jest na bank związana ze sprawą... No te łyżki wydaje mi się, że symbolizują coś w stylu... Nie wiem, że powinniśmy odbyć z nią może jakąś wieczerzę. Bo wychodzi na to, że nikt jej nie rozumiał, a... Chodziło o coś bardzo prostego. Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu, nie ma łyżki, która cię nakarmi. Już nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze. Aha, czyli ona nie może jeść po prostu. Prawdziwy chlew. Muszę przetrząsnąć to miejsce i znaleźć ślinę Wichta. Ten Wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Nie bez powodu. Wszędzie wyryte te znaki tej klątwy. Zwyczajna łyżka. Stara. Okej. Ta łyżeczka jest misternie wykonana. Musi pochodzić z drogiej zastawy. Aha, rozumiem. Nie ma łyżki, która cię nakarmi, czyli te wszystkie łyżki to są łyżki, którymi ona próbowała jeść. Kolejny list? Poplamiony dziennik. Od kilku dni odczuwam dziwne zawroty głowy. Nigdy wcześniej nie przeżywałam czegoś takiego. Jak tak dalej pójdzie, to chociaż nie zniosę guseł i uślarzy, będę musiała iść do jakiejś zielarki. Zawroty głowy nie ustępują. Najgorsze, że dołączył do nich ból. Czasami tak silny, że ledwo widzę. Byłam u zielarki, stara, wstrętna baba przyglądająca mi się, jakby nie wiem kogo zobaczyła. Co najmniej jakieś straszydło. Dała mi mieszankę jakiegoś świństwa, które pije 2 razy dziennie. Na razie nie pomaga. Dzisiaj jak co dzień spojrzałam w lustro i oniemiałam. Zwykle sprawdzam, czy nie pojawiły się jakieś zmarszczki, czy nie mam cieni pod oczami, a dziś? Zmarszczek co prawda nie zauważyłam, ale wolałabym już zmarszczki. Na piersiach wyrosły mi włosy, są obrzydliwe, to na pewno sprawka tych przeklętych ziół. Byłam u zielarki, żeby ją zatłuc, ale znalazłam tylko pustą chatę. Musiała wiedzieć, co się ze mną stanie i zawczasu wzięła nogi zapas. Moja rodzina zaczyna coś podejrzewać, chociaż starannie obcinam włosy, które rosną mi coraz szybciej. Długo odsuwałam od siebie tę myśl, ale dłużej nie mogę. Być może to nie zioła doprowadziły mnie do tego stanu, tylko klątwa dziada proszalnego, którego onegdaj pogoniłam. Muszę to wyjaśnić, chcę wynająć człowieka, który znajdzie zielarkę. Nie mogę myśleć, trudno się pisze. Samotność, rodzina, brak. Jeść, chcę jeść, niedobra łyżka, puste łyżki. Nikt, jeść, boli, lustra, kłamstwo, nie. Biedna dziewczyna. Opisała, jak powoli przemienia się w potwora. Zaraza. Ta łyżeczka jest misternie wykonana. Musi pochodzić z drogiej zastawy. Tragedia, muszę wam powiedzieć. To jest naprawdę jedna z bardziej klimatycznych miejscówek w Krwi i Winie. Rozbite lustro. Jakby ktoś nie mógł znieść własnego odbicia. Może potworem jest autorka tego dziennika? No raczej Geralt. Ale wiecie co, moi drodzy, póki jesteśmy tutaj w tym przedsionku, to myślę, że zakończymy sobie odcinek w tym miejscu, żeby nie był jakiś bardzo długi.
Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału i mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Lecę montować dla Was ten film i w kolejnym spróbujemy znaleźć ślinę Wichta i jeżeli się uda, to odczarujemy tę kobietę Marlenę. Trzymajcie się, cześć!